Cześć, witam Was w kolejnym dniu vlogowania. Słuchajcie, przy okazji porannej takiej toalety kremuję teraz twarz i mam taki teraz, używam tego kremu z tego setu z L'Oreala i to jest ten na dzień. Ja kiedyś, słuchajcie, używam tylko ten na noc, który bardzo zresztą lubiłam i ze względu na ten krem kupiłam ten cały set. Ale że teraz mam jeszcze jakiś tam inny krem na noc, dlatego tego jeszcze nie otwieram, ale na dzień już otworzyłam ten właśnie, to jest ten olejkowy rytuał na dzień i on jest po prostu, słuchajcie, boski. Zapach jak zapach, dla mnie akurat jest odpowiedni, ale nie każdemu może pasować, ale jego konsystencja, on jest po prostu taki bardzo, bardzo gładziutki, nie jest rzadki, nie jest bardzo gęsty. Konsystencja jest taka, powiedziałabym, idealna i taka... Ta buzia po tym kremiku jest po prostu tak gładka, jest fantastyczna, dlatego ja Wam bardzo szczerze polecam teraz już całą serię. Wcześniej mogłam wypowiedzieć tylko na temat tego kremu na noc, teraz mogę też już powiedzieć coś na temat kremu na dzień i jest naprawdę fantastyczny. I właśnie na dzień nakładam taki krem, krem pod oczy, ten krem Erecibo. I kiedy już mi się to wsiąknie, to nakładam jeszcze na całą twarz ten rozświetlający krem właśnie, też od Erecibo. Ten krem również, słuchajcie, jest taki, ma bardzo podobną konsystencję do tamtego kremu, bardzo. I to jest chyba moja ulubiona forma konsystencji. Tutaj na te, wiecie, miejsce, gdzie mogą kiedyś pojawić się zmarszczki. Uwielbiam. Ostatnio w ogóle od jakiegoś już dłuższego czasu uwielbiam pielęgnację, uwielbiam po prostu stać przed lustrem i się kremować różnymi kremami. Kiedyś byłam taka, że chciałam wszystko na szybko, szybko, wiecie, wieczorem szybko tylko się zmyć, to, to, to. A teraz tych kroków wieczornych po prostu zrobiło się już tyle, bo jeszcze i to, a jeszcze i to, a jeszcze i to. I naprawdę bardzo to się zmienia chyba z wiekiem w głowie, że jak gdyby, wiecie, wiecie, wiem, że zbliżam się do 30, bo w tym roku będę miała już 29 lat. Moje ostatnie 20 po prostu urodziny, za rok moja 30, zaczynam właściwie za półtora roku, bo jestem z sierpnia, ale chodzi mi, że w przyszłym roku. I wiecie, jakoś tak człowiek zaczyna chyba już poważniej myśleć o tym, że im teraz więcej damy tej skórze, tym ona po prostu w późniejszych latach nam się za to odwdzięczy, bo będzie w dobrej kondycji, także kremujemy, kremujemy, kremujemy buzię, obojętnie jakimi kremami. W sensie takim, żeby po prostu ją nawilżać, żeby ona była sprężysta. Ja już nie mówię, bo jeżeli macie Nivea, kremujcie się chociaż tym Nivea. Jeżeli macie jakieś droższe, stać Was, kremujcie się tymi droższymi. Jeżeli macie kasę tylko na drogeryjne, tak jak ja, to kremujcie się tymi drogeryjnymi. Ważne, żeby po prostu tą buzię, słuchajcie, nawilżać. Niektóre nawilżą głębiej, niektóre nie, ale zawsze to jakieś nawilżenie. Także bidam w kolejnym dniu. Już, słuchajcie, jestem z powrotem wymalowana, ale to dlatego, że nagrywałam dla Was jeden film, też z tej pomadki właśnie schudy. I będę nagrywała jeszcze jeden film, który też pojawi się jeszcze w tym tygodniu, w którym nagrywam tego vloga. Nie wiem, kiedy go dodam, ale do końca dzisiaj... Matko boska, jak to człowiek nie wie, jaki w ogóle dzień, do końca 14 stycznia, gdyby pojawił się ten film, który jeszcze będę dla Was nagrywała, czyli Ulubieńcy Roku. Zdecydowałam się nagrać go dlatego, że w poprzednim roku go nie było, w 2016, a 14, 15 był, rok temu go nie było, dlatego teraz postanowiłam, że go nagram, no i bardzo... W tym roku w ogóle mało nagrywałam dla Was ulubieńców, zrezygnowałam z tej serii jak gdyby, dlatego stwierdziłam, że jednak no, roku powinni być, tak, także zachęcam bardzo do oglądania, jeżeli jeszcze nie ma, to wejdzie, jeżeli już jest, to zachęcam, wpadajcie na kanał. No i co jeszcze chciałam powiedzieć, Alan jest u siebie w pokoju, bawi się, jest, słuchajcie, teraz w ogóle na fazie układania puzli, ma takie duże puzzle, które składają się z 2, 3, 4 i 5 elementów, ma też takie puzzle, które składają się z więcej elementów i też już próbuje je składać, wszelkie jakieś, wiecie, właśnie wkładanie w kształtów, odpowiednie otwory, wszelkie takie układanki go właśnie interesują teraz, także siedzi u siebie w pokoju i też jestem w ogóle zdziwiona, że siedzi sam u siebie w pokoju. O, ale już teraz przyszedł i będzie, bo on jak gdyby też na bieżąco przynosi tutaj swoje rzeczy, swoje zabawki. O, teraz też już przyniósł jakieś dwa
słoiczki z rzeczami i tutaj po prostu też musi mieć drugą bawialnię. Ja jestem już, słuchajcie, po nagrywkach. O, chyba tak. Ja jestem już po nagrywkach. Udało mi się nagrać dla Was ulubieńców, także super, chociaż na sam koniec już obudził się w sumie Alan, także trochę mi przeszkadzał, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie, że będzie gdzieś tam go słychać w tle, bo on cały czas gdzieś tam biegał koło mnie, ale teraz, słuchajcie, w ogóle jest godzina już za 22, a ja dopiero będę jadła pierwszy posiłek, ale nie miałam czasu, zawsze jem o pierwszej, drugie śniadanie, a nie miałam po prostu czasu i wody też dzisiaj mało, przez to wypiłam przez te wszystkie nagrywania, także idziemy to nadrobić. Jest godzina prawie 9, ja musiałam jeszcze szybko wyskoczyć do sklepu po mleko dla małego na jutro, bo jutro raczej nie będę wychodziła, dlatego że będziemy sami bez samochodu cały dzień, także muszę jeszcze dzisiaj dla dzieci mu kupić i słuchajcie, idę w takiej kurtce, takiej jesienno-wiosennej, w mojej kurtce rozwalił się zamek, w środku można powiedzieć zimę. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu vloga. Wczoraj się w sumie nie pożegnałam, nagrałam Wam jeszcze tylko telefonem taki urywek, że wychodziłam wieczorem po mleko dla Alana i że kurtka mi się po prostu w połowie, w środku zimy rozwaliła. No ale jak gdyby na takie cieńsze kurtki jest, wiecie, po prostu za chłodno. Aczkolwiek w tej, w której szłam wczoraj, nie odczuwałam jakiegoś zimna, ale podejrzewam, że tak na co dzień. No to będę odczuwała i najgorsze jest to właśnie, że muszę teraz ją zanieść do Krawcowej, kilka dni w ogóle też bez kurtki, także nie lubię, nie lubię, naprawdę nie lubię. I niby taki wydawał się dobry zamek, taki konkretny, a po prostu trzy ząbki kompletnie gdzieś tam odleciały, nawet tego nie zauważyłam gdzie i teraz kurtka się zapina, odpina, ale po prostu się rozchodzi niestety, a może po prostu spróbuję zacisnąć najpierw jeszcze zamek, zanim go dam do Krawcowej. No nie wiem, zobaczę. Dobra, znaczy Alanek jest już tutaj po śniadaniu, po myciu ząbków. Muszę go wyciągnąć. Sam poukładałeś wszystkie puzzle, tak? Kici ułożyłeś sam. No. Jestem pod naprawdę dużym wrażeniem, że już potrafisz wszystkie na 2, na 3, na 4 i na 5 sam naprawdę, słuchajcie, wszystko ułożył. Syn poszedł już spać właśnie, w sumie dopiero co byłam go uspać. I dzisiaj, słuchajcie, na obiad, dlatego że dzisiaj, nie wiem, czy to już mówiłam, że dzisiaj jesteśmy sami, mojego męża nie ma, jest dzisiaj w pracy. Także będziemy w domu cały dzień sami. I ja zawsze tak było, że jak byłam sama w domu, to robiłam sobie na obiad jakiś makaron, jakąś pastę, dlatego że mój mąż nie do końca jest zwolennikiem takiej włoskiej kuchni. On, wiecie, najbardziej, żeby był na obiad jakieś ziemniaki, mięso i do tego jakaś surówka, w ogóle jego ulubiony obiad to jest jajko sadzone, ziemniaki i sałata ze śmietaną. I bardziej w ogóle woli takie tradycyjne obiady. Ja natomiast uwielbiam obiady i mogłabym naprawdę jeść takie obiady codziennie, typu makarony, carbonary, czy takie dużo bazujących na parmezanach, czy tamtych, wiecie, po prostu takich twardych serach, może nie mówię tutaj konkretnie oryginalnie o parmezanie, bo nawet nie mam takiego parmezanu oryginalnego, ale ja nauczyłam się jeść makarony właśnie jak byłam w Anglii. Tam pracowałam, wiecie, że w restauracji, wiecie albo nie wiecie, bo nie wiem od kiedy mi śledzicie, czy jesteście nowe. Pracowałam w restauracji włosko-amerykańskiej, czyli były właśnie dania włoskie, pasty, pizze.
no i amerykańskie typu burgery i jakieś takie przystawki, owoce morza, coś takiego, wiecie. I tam po prostu popróbowałam sporo tych past. No i mam swoją ulubioną, oczywiście moim wszech, naprawdę, jak nie wiem, jak jestem w jakiejś knajpie, nie wiem co zamówić, ja widzę, że jest carbonara, to zawsze biorę carbonarę. I dzisiaj pokażę Wam, jak ja ją tutaj robię po swojemu. Jest też wiele innych past, które lubię, ale to może pokażę Wam na bieżąco. Carbonara akurat z tych wszystkich past jest najbardziej tucząca, no bo jest po prostu na śmietanie 30. Ale ja obiad mogę zjeść taki bardziej treściwy po prostu. Najlepiej jest zrobić sobie makaron, po prostu spaghetti i jako sos użyć tylko oliwy z oliwek na czosnku z parmezanem. Też jest po prostu przepyszne to. Ale tak jak mówię, ja takie obiad robię tylko jak nie mam mojego męża, ze względu na to, że ja do tego nie dodaję mięsa. Mi do tego nie pasuje, wiecie, kurczak taki normalny, żeby skroić z pierś kurczaka i usmażyć. No, mi nie smakuje do tego. Znaczy, no, smakować może smakuje, ale wolę, kiedy podsmażę tylko jakąś albo wędlinę, a najbardziej to w ogóle do tego mi pasuje szynka prowansalska, naprawdę. Dla mnie jest najlepiej, do tego mi pasuje. W oryginale oczywiście tam jest boczek, ale ja boczku w ogóle nie lubię. Dlatego dla mnie naprawdę szynka prowansalska, czy ta szwarclandzka, wiecie, taka wędzona, jak gdyby surowa, ona jest taka słona i ona dodaje jeszcze takiego dodatkowego smaku wtedy tym wszystkim makaronom. Dzisiaj mam wędlinę taką drobiową, także ją usmażę. Niestety w ogóle wieprzowa wędlina do tego smakuje lepiej, ale takiej obecnie nie posiadam. Ponieważ zrobiło, ogólnie jest słonecznie na dworze, Alan się już teraz obudził, zjadł. Stwierdziłam, że idziemy, chociaż na krótki spacer, on już nie przyjmuje leków i w sumie lekarz powiedziała, że tylko do wczoraj mamy nie wychodzić. Chcesz widzieć? Tak. Proszę. Także myślę, że możemy już iść chociaż na mały spacer, bo jest bardzo słonecznie. Pa, pa! Pa, pa! Proszę. Rozbieramy się. Ściągasz buciki? Dobrze, ściągaj. Ślicznie. Też słuchajcie, cały nasz pobyt na dworze, musiałam wywietrzyć okno, pozmieniać właśnie dzisiaj już pościele, bo Alan już leków nie bierze, czyli trzeba dobrze wywietrzyć właśnie chorobę, wymienić pościele, żeby już nie było zarazków. A ja się, słuchajcie, biorę już właśnie za obiad, bo jest godzina mojego obiadu. Pokażę Wam teraz, z czego go przygotowywałam. Makaron spaghetti, woda już się nam tutaj, już jest wstawiona, będzie się gotowała. Ser typu parmezan, ja mam Grand. Pietruszka, najlepiej świeża, bo ma najładniej pachnie, najlepiej smakuje. Ja używam teraz wędliny, bo taką akurat mam z kurcząt. No i śmietana 30, niestety. Ale ja będę robiła tylko taką porcję dla siebie po prostu i dla Alana. Tak jak mówiłam, ja najbardziej lubię, tutaj mam tylko dwa plastry, ale ja to tak cieniutko kroję. Mi najbardziej smakuje tutaj szynka typu jakaś szwarclandzka, coś takiego, wiecie, taka z tych po prostu surowych. Najpierw będę gotowała makaron na oczywiście taki al dente. Na patelni najpierw zaczynam od pokrojenia i podsmażenia tej właśnie wędlinki. Kiedy wędlinka się posmaży, zalewam to połową tej śmietany i kiedy śmietana zacznie się gotować, dodaję starty na tych takich nie bardzo drobnych, ale tych drobniejszych, nie tych bardzo grubych, tylko tej pośredniej grubości tarce ten ser. I dodaję go tyle, żeby po prostu ten sos zrobił się gęsty. Kiedy on już się razem połączy, dodaję posiekaną pietruszkę, solę, pieprze, to wszystko. Kiedy makaron się ugotuje, wrzucam do całości. No i zaraz pokażę, jak to wygląda.
makaron już wrzucony, wędlina się podsmaża, ser właśnie na tych oczkach ucieram, pietruszka już też umyta, także działamy. Tak wygląda sosik, kiedy już się zagęścił, dodałam do niego już parmezan, dodam jeszcze troszeczkę i to kiedy się właśnie rozpuszcza, to tak fajnie gęstnie. Ogólnie im rzadszy, drobniejszy będzie parmezan, tym łatwiej się po prostu roztopi, także jeżeli chcecie, to możecie w sumie strzec też na tym najdrobniejszym. Makaron już tutaj też dochodzi, teraz biorę się za pietruszkę. I ja naprawdę jestem fanką pietruszki, dlatego śmiało dodaję pół tego, co miałam. To mi się robi na bardzo, bardzo drobniutkim właśnie oleju, malutkim, bo jeszcze czekamy, to już wygląda bardzo apetycznie, ale czekamy jeszcze chwileczkę na makaron, on też już tutaj dochodzi. No i mamy gotowe danie, z góry posypane jeszcze parmezanem, taką ilością, jaką kto lubi smacznego. Alan po prostu, słuchajcie, jest bardzo zmęczony, naprawdę po tym spacerze. Przeszliśmy tam, mam około może 400 metrów w jedną, 400 w drugą. On cały czas chciał, znaczy może nie cały czas, ale już przy końcu, w pierwszą stronę chciał na ręce. Trochę go, wiecie, wzięłam na chwilę, żeby sobie odpoczął i jest naprawdę, widać po nim, zmęczony. Do Pepko chciałam głównie iść kupić podkoszulki Alanowi. I taka jedna jest szara w czarne paski. Kosztowała 8 zł i druga jest po prostu biała, 5 zł i ja mu kupuję teraz na rozmiar cały czas 92,98. A co tam szukasz w moim telefonie? Przepraszam bardzo. Zmęczył się pan? Nie. Chciałabym jeszcze dodać, że ten w ogóle obiad, który robiłam, całość zajęła mi tyle, ile ugotowanie makaronu, czyli niecałe 15 minut. To jest mój telefon? Nie. Mój? Nie. Mój? Nie. No i słuchajcie, jest godzina za 15:09. Mały już śpi od takiej gdzieś prawie pół godziny może? Może gdzieś już od pół godziny. Ja już zdążyłam zjeść kolację. Na kolację jadłam. Tutaj mam pozostałość. Taką sałatkę z brokuła, tam jest brokuł, trochę fety, słonecznik i pestki dyni, tak to się chyba tak, cebuli trochę było i taki sos jogurt z majonezem i to miałam taką sałatkę na dwa dni wczoraj, dzisiaj ją skończyłam, już w sumie nie dojadłam tylko wszystkiego brokuła, ale pamiętałam, żeby właśnie przyjść do Was i się chociaż dzisiaj z Wami pożegnać. Teraz oglądam sobie Harry'ego Pottera. Jako ogólnie nie przepadam za takimi filmami typu jakiś Władca Pierścieni, Hobbity. Nie przepadam. Tak akurat za Harrym Potterem muszę Wam powiedzieć, no teraz jestem już starsza, jak gdyby jak byłam młodsza, to bardziej lubiłam, ale lubię, ale obejrzę. Szczególnie, że zazwyczaj w piątkowe wieczory to nic w ogóle szczególnego nie leci. No. Także to tyle. Pewnie przez weekend nie będę nagrywała, bo wiecie, że u mnie zawsze na weekend jest tak, że u mnie jest tak, że zazwyczaj na weekend nie nagrywam, bo zawsze jedziemy do rodziców, rano tutaj ogarniamy całe mieszkanie, chociaż ja dzisiaj już też trochę poogarniałam i się upociłam. No, ale w każdym bądź razie myślę, że od poniedziałku znowu coś tam zacznę dla Was nagrywać. Czyli tak jak widzicie, te vlogi będą takie łączone z dwóch, może czasami z trzech dni, ale zawsze będę starała się coś tam do Was poodzywać. Dajcie znać, jeżeli taka forma Wam odpowiada. A już dzisiaj żegnam się z Wami, życzę Wam udanego wieczoru, dnia, w zależności kiedy będziecie to oglądać. Całuję, pa, pa!